Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy goście też. Cieszę się, że odwiedzacie nasz zbór i z innych miast, i z innych krajów nawet. Już brat prowadzący o to apelował. Ja przypomnę, pamiętajcie, że wracacie z bagażem naszych pozdrowień. A więc pozdrawiajcie swoje społeczności. Słówko tylko jeszcze a propos najbliższego wtorku. Rzeczywiście będą bracia ze służby Open Doors. Szkoda, że nie będzie tego brata George'a, który usługiwał nam w piątek. On nie może być, ale będą inni. Jego poselstwo między nami, choć krótkie, było dosyć wstrząsające, które tak naprawdę by można było określić: obudźcie się. Argumentował to, tłumaczył to. Nie będę dzisiaj jakby poświęcał na to czasu, ale jest to rzecz, nad którą powinniśmy się zastanowić. Czy Kościół przypadkiem, a mówiąc Kościół, to ja i ty. Nie jako Kościół, jako coś zhierarchizowanego, ale każdy z nas. Czy Kościół żyje, czy ma imię, że żyje? Czy przypadkiem się nie mamy zbyt dobrze? Czy przypadkiem nie żyjemy zbyt komfortowo? Zajęci sobą, pracą, wszystkim innym. To jest to poselstwo, które było w piątek. Zobaczymy, być może kiedyś do niego wrócimy. Zobaczymy też, co we wtorek nam bracia przekażą, więc zapraszam na to nabożeństwo. Moi drodzy, rzeczywiście, temat zapowiedziałem, więc skoro zapowiedziałem, to już się nie mogę wycofać, chociaż szczerze mówiąc w ciągu tygodnia miałem różne myśli, czy nie zostawić tematu na jakieś tam seminarium inne, oddzielne, ale skoro zapowiedziałem, to będziemy dzisiaj kontynuować temat Szczęśliwa Rodzina. Mówię kontynuować, bo myśmy już ten temat rozpoczęli, to było końcówką maja, kiedy mieliśmy taki dzień poświęcony rodzinie, święto rodziny. To było dokładnie 28 maja, kiedy, pamiętacie też, dzieci miały też troszeczkę swój czas. I wtedy rozpocząłem ten temat, zapowiadając, że przyjdzie czas na kontynuację, więc przyszedł. Ale pozwólcie, że zanim coś więcej powiem, to pewne takie zastrzeżenie, czy taką uwagę wstępną chciałbym zrobić. To wszystko, co będę dzisiaj mówił, będę opierał o model rodziny pełnej, a po drugie o model rodziny wierzącej. Jestem świadom, że nie każdy ze słuchaczy, może tu obecnych, może tych, którzy będą odsłuchiwać przez internet, może nie ma takiego szczęścia. Może nie każdy dom jest domem pełnym, może po prostu z przyczyn takich, że mąż czy żona po prostu już odeszli do Pana. Ale też wiem, że są domy, które są podzielone w sensie duchowym. Nie pełny dom, czyli nie oboje rodziców są rodzicami wierzącymi. Wybaczcie, nie jestem w stanie dzisiaj, bo dosyć długi to dzisiaj będzie moje zwiastowanie. Nie jestem w stanie dodatkowo już odchodzić w te poboczne wątki, więc musicie gdzieś sami sobie to troszeczkę przyswoić do własnych okoliczności, własnego życia, własnego sposobu funkcjonowania, a wierzę, że to się da, że każdy weźmie coś dla siebie. Przepraszam też za wielowątkowość dzisiejszej usługi. Na niedzielnych usługach raczej staramy się, żeby to było takie inspirujące, podnoszące czy napominające słowo, różnie. A dzisiaj to będzie bardziej nauczające, zwłaszcza w drugiej części wręcz takie bardziej seminaryjne, ale myślę, że raz możemy tak zrobić. Szczęśliwa rodzina. To tytuł. Skoro mamy mówić o szczęśliwej rodzinie, to zdefiniujmy sobie, co to w ogóle jest. Bo przypuszczam, że każdy może inaczej to rozumieć. Ja mogę inaczej rozumieć, ty możesz inaczej rozumieć, więc skoro ja usługuję, to mam przywilej jakby narzucić to, co ja rozumiem. Przez szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę. Po pierwsze, to jest taka rodzina, taki dom, gdzie wszyscy są zbawieni. I o tym mówiłem troszkę za tym pierwszym razem. Na sekundkę może do tego jeszcze później wrócę. Ale po drugie, na co dziś będę więcej zwracał uwagę, to jest rodzina, to jest dom, gdzie są wspaniałe relacje, gdzie są wspaniałe, błogosławione między domownikami relacje. Ale takie relacje, które są prawdziwie błogosławione. Wiecie, dlaczego tak to podkreślam? Bo czasem, zwłaszcza ojcowie, może ogólnie powiem rodzice, są zadowoleni ze stanu swoich domów. Są zadowoleni z relacji, jakie są w domach. Wydaje się, że im jest wszystko super. Wiecie, ale gdyby tak była możliwość pogadania z tymi dziećmi, tak naprawdę, gdyby się były w stanie otworzyć, to byśmy może usłyszeli zupełnie coś innego. Że one nie czują się w tym domu właśnie tak. Ile tam jest bólu, ile tam jest może żalu, jakiejś niewypowiedzianej tęsknoty za miłością, docenianiem, akceptacją i tak dalej. Więc chcę mówić o takich prawdziwych relacjach. Nie tak, jak się nam wydaje, ale prawdziwych. Może podam takie dwa myśli, jak rozpoznać, czy nasz dom jest szczęśliwy, czy nie. To takich myśli pewnie jest dużo, dużo więcej, ale podam dwie. Po pierwsze, taki szczęśliwy dom, o którym ja chcę mówić i o którym myślę, to jest dom, to jest rodzina, do której każdy z radością wraca. Wiecie, i dziecko z przedszkola, to jest chyba najłatwiej jeszcze, i dziecko ze szkoły, potem ze średniej, coraz trudniej. I dziecko z obozu, z kolonii, i dziecko później z pracy. To jest szczęśliwy dom, to jest to, kiedy również i mąż, i żona również szczęśliwi są, kiedy mogą wrócić do domu. Kiedy już mogą wracać do domu. Wiecie, są sytuacje, oczywiście rozumiemy, są sytuacje, kiedy konieczne są nadgodziny, kiedy konieczny jest jakiś wyjazd w delegację, czy wyjazd zagraniczny, kiedy to jest nieuniknione, ale ja nie mówię o faktach, tylko mówię o emocjach. Bo są tacy, którzy uciekają w to, którym najwygodniej brać nadgodziny, którym najwygodniej wyjechać w delegację. Bo tak jest najprościej, tak jest najłatwiej. Więc myślę, że rozumiemy. Wiecie, szczęśliwy dom to taki, cały czas kontynuuję ten sam temat, kiedy nasze dzieci nawet opuszczą nasz dom, założą własne rodziny, a mimo to z radością wracają. Na weekendy, na święta, na wspólne wakacje, jeśli takie są. I to jest taki punkt rozpoznawczy. A drugi to wzajemne zrozumienie, wzajemny szacunek, wzajemne wsparcie. Wiecie, to jest taki moment, czy taki dom, kiedy dzieci, zwłaszcza mówię o dzieciach, nie mają żadnych tajemnic przed rodzicami. Nie mają może nie tajemnic, bo każdy tam jakieś swoje ma, ale nie mają żadnego oporu rozmawiać na każdy temat. Idą jak w dym z każdym tematem, z każdym problemem, z każdą radością. I te małe, i znowu, tu jest najmniejszy problem, ale i te dorastające, i te nastolatki. I tu jest znowu ta sama pułapka, co wcześniej. Bo my sobie możemy myśleć, że to już jest wszystko, a nie wiemy może, ile rzeczy się boją powiedzieć lub nie chcą. Okej, to tyle definicji, takiej troszeczkę rozbudowanej. Więc myślę, że rozumiemy troszeczkę, jak ja definiuję, jak ja postrzegam szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę. Oczywiście ten pierwszy punkt, o który tak tylko wspomniałem, wciąż jest najważniejszy. Cała zbawiona. Myślę, że niektórzy, co słuchają lub będą słuchać, doskonale wiedzą, o czym ja mówię, bo po prostu tak żyją. W takich domach żyją, takie domy tworzą. Ale przypuszczam, że niektórzy, no mam nadzieję, że na tym miejscu takich nie ma, ale z tych, co później będą gdzieś odsłuchiwać, słuchając tych słów, myśląc, cóż to za kosmos, o czym tu mowa. Myślę, że i tacy mogą się znaleźć. Kochani, poprzednio, czyli tam końcem maja, skupiałem się na sytuacji, kiedy już jest niedobrze. Już kiedy dzieci albo odchodzą w świat, albo widzimy, że relacje pękają, że jest już problem. I wtedy mówiłem o dwóch postawach, które należy przyjąć. I pamiętacie, to była postawa po pierwsze modlitwy, a po drugie praktycznego działania. I skoro jest troszeczkę gości, a może i wy zapomnieliście, to przeczytam to słowo, którym dzieliłem się wtedy i które rozważaliśmy wtedy, o tym, jaka powinna być nasza postawa modlitwy. A więc otwórzmy Księgę Trenów, rozdział 2 i 2 wersety, 18, 19. Wołaj głośno do Pana. Jęcz, córko syjońska. Wylewaj łzy jak strumień we dnie i w nocy. Nie pozwalaj sobie na wytchnienie. Niech nie odpoczywa twoja źrenica. Wstań. Narzekaj w nocy, na początku straży nocnych. Wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana. Podnieś ku Niemu swoje dłonie za duszę twoich dziatek. Inne tłumaczenie mówi za duszę twoich dzieci, które omdlewają z głodu na rogu każdej ulicy. Analizowaliśmy ten temat, te wersety wcześniej, więc już nie będę się na tym skupiał. Chciałem tylko, żeby to raz jeszcze wybrzmiało. Abyśmy sobie przypomnieli, jak mamy wołać o nasze dzieci. Słyszeliśmy też jakiś czas temu świadectwo naszej siostry, siostry Reni, jak właśnie w ten sposób krzyczała o duszę swojej córki, która dziś jest pośród nas, jedną z liderek. Modlitwa działa. To było świadectwo, myślę, że większość z nas pamięta. Modlitwa zdeterminowana. Kochani, ale druga rzecz, o której też bardzo mocno mówiłem poprzednio, to jest praktyczne działanie. I tu jako rodzice mamy ogromne pole do popisu. Im młodsze dzieci, tym większe. Im starsze, tym nasza możliwości się powolutku gdzieś tam zawężają, ale ciągle są. I mówiłem o tym, że to do nas należy, aby dzieci były na każdym nabożeństwie. Tu mała dygresja, pod warunkiem, że my jesteśmy, bo my dajemy przykład. Na każdym spotkaniu młodzieżowym, mówiłem o tym ostatnio, że to wymaga od nas, rodziców, jakiejś inicjatywy. Nie możemy powiedzieć, jak chcesz, to jedź, bo trzeba wsiąść w auto i zawieźć ich. A potem późnym wieczorem wsiąść w auto i przywieźć ich. Nie każdemu się chce. No właśnie. Moi drodzy, pamiętam, mówiłem wtedy takie zdanie, przypomnę je. Pan Bóg zrobi to, co niemożliwe, pod warunkiem, że my zrobimy wszystko to, co możliwe. I przypominam to. Pan Bóg zrobi wszystko to, co możliwe, niemożliwe dla nas. My nie możemy naszego dziecka zbawić. To On robi. Ale pod warunkiem, że my zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Pamiętacie, wtedy w ten dzień brat Janek, kennik też usługiwał, podawał przykład Mojżesza, a raczej jego matki. Gdyby tak matka Mojżesza tylko się modliła, a mały Mojżesz by został w domu, no trudno nam gdybać. Trudno nam gdybać, jakby się to potoczyło. Ale matka Mojżesza zrobiła wszystko. Wszystko, co było możliwe, żeby go uratować. Wszystko. Używa niekonwencjonalnych metod. Prawda? Zupełnie dziwacznych metod użyła, żeby go uratować. Rodzicu drogi, my musimy też robić wszystko, jeżeli widzimy, że coś już jest nie tak. Ale kochani, to wszystko mówiłem o rzeczach, kiedy już widzimy, że jest niefajnie. Kiedy już relacje się widocznie psują. Kiedy nasze dzieci już widzimy, zaczynają myśleć o czymś innym, niż my byśmy chcieli, żeby myśleli. A dzisiaj właśnie jest ten czas na ten drugi filar. A drugim filarem, jak budować ten szczęśliwy dom, to są relacje. Relacje zwłaszcza z dziećmi. I chciałbym, abyśmy przeszli przez parę takich myśli czy rad, jak ich budować. Zanim do tego dojdę, to pozwólcie, że podzielę się pewną statystyką. Gdzieś kiedyś trafiłem na pewną statystykę, zapisałem ją sobie i przynajmniej miałem do czego wrócić. Bardzo ciekawa statystyka odnośnie właśnie rodzin. Są to wyniki badań, jaki przeprowadził, wiadomo, amerykański jakiś tam instytut, zresztą dosyć poważny instytut. To był jakby, badano wpływ, jaki ma model rodziny na późniejsze zachowanie dziecka, kiedy dorasta, na jego ewentualne wchodzenie w przemoc, w bunt, w narkotyki, w ucieczki w domu, ogólnie mówiąc jakieś naganne zachowania. Wiadomo, to przecież było świeckie badanie, więc trudno, żeby tu mówić o takich tematach stricte religijnych, ale to przecież ma absolutny związek. A więc posłuchajcie. Model rodziny, gdzie matka wychowuje samotnie dziecko. Tam o 30% zwiększa się ryzyko, że takie dziecko w okresie dorastania może wejść w te naganne, ogólnie mówiąc, zachowania. Ale posłuchajcie teraz tego, bo to jest dosyć przerażające. Model rodziny, gdzie dziecko jest wychowywane, czy dzieci są wychowane przez obojga rodziców, ale jest zła relacja między dzieckiem a ojcem. Prawie 70%. Prawie 70%. Zwiększa się ryzyko, że dziecko wejdzie w złe zachowania. I trzecia, kiedy model rodziny wygląda w ten sposób, że obojga rodziców wychowuje dziecko czy dzieci i jest dobra bądź bardzo dobra relacja dziecka z ojcem i posłuchajcie, ponad 95%. Może nie gwarancji, ale 95% jakby sukcesu, że dziecko nie wejdzie w te zachowania. Słuchajcie, nie model rodziny, ile więzi, ile relacje rodzinne zapewniają sukces. Tyle statystyki. Ale myśląc o tym już gdzieś tam dużo wcześniej, miałem okazję i rozmawiać, a też potem w innym momencie przysłuchiwać się rozmowom akurat matek z domów właśnie tworzących domy wierzące, zresztą nawet, że tak powiem, takie wzorcowe, gdzie dziecko gdzieś zaczynało odchodzić. Przynajmniej to parę rozmów. Wiecie, to były bardzo szczere rozmowy. Każda z nich mówiła o złej relacji ojca z tym dzieckiem. To genialnie potwierdza tą zasadę. A więc to nie tylko statystyki, tak jest życie. Moi drodzy, wielokrotnie słyszy się, jeśli jest możliwość jakiejś takiej bliskiej rozmowy z młodymi ludźmi, że ludzie młodzi mają żal właśnie do ojców, że za mało uwagi im poświęcali, za mało doceniali, za mało byli z nimi w życiu. Rzadko do matek. Czy jakoś tak to jest, że matka z reguły po prostu jest. Ja tutaj nie mówię o jakichś patologiach, ale najczęściej po prostu jest. Jest dostępna. Dla dziecka to jest w miarę oczywiste, że zawsze kocha, że zawsze jest blisko, że zawsze przytuli, zawsze wysłucha. A o taką uwagę ojca nie zawsze jest tak łatwo. Moi drodzy, kiedy będę dalej mówił, wybaczcie, że bardziej się może skupiam na ojcach. Dlatego może, bo bardziej dzieci tego oczekują, to jest jedno. A drugie, mamy większą odpowiedzialność przed Bogiem. Ale jeśli chodzi o pracę wychowawczą, to jest równo. Może i kobiety, żony mają jej więcej. Więc nie myślcie, żony, że to tu was nie dotyczy, absolutnie. To w równym stopniu. Ale bardziej będę mówił może dlatego czasem o ojcu, ze względu na jego odpowiedzialność. Moi drodzy, i znowu, zanim przejdę już do tych konkretów, to znowu jeszcze parę wstępnych uwag. Po pierwsze, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć naprawiać relacje. Nigdy. W żadnym wieku. Można zacząć od dziś w miejscu, w którym jesteśmy. Jasne, że im starsze dziecko, tym może ten proces być trudniejszy, dłuższy, bo dłuższa jest negatywna historia za nami, ale można. Można, wręcz trzeba. Wiecie, ja nie odwołuję się raczej chyba nigdy do filmów z tej prostej przyczyny, że ich prawie co nie oglądam, ale ten film oglądałem, film Odważni, myślę, że większość z nas go oglądała. I tam jest piękny przykład bardzo złych relacji ojca z nastoletnim synem. Nawet nie wiem, ile on tam mógł mieć, 15, 17, nie wiem. I to był też dla nich jeszcze wystarczająco dobry czas, aby odbudować relacje. I ten film to pięknie pokazuje, w jaki sposób oni to mogli zrobić. Więc po pierwsze, nigdy nie jest za późno. Po drugie, moi drodzy, nie ma żadnej gwarancji. Nawet nie ma w Biblii jakiejś jasnej, konkretnej obietnicy, że jeśli zrobimy to i to i to i to, to osiągniemy pełny sukces wychowawczy. Choćbyśmy byli, nie wiem, najlepszymi rodzicami, najbardziej kochającymi, poświęcającymi najwięcej czasu, to i tak nie mamy 100-procentowej gwarancji, że w pewnym momencie dziecko się nie odwróci i powie, że idzie swoją drogą. Nie ma takiej gwarancji. Mówię to po to, bo może wśród słuchaczy, czy dziś, czy później, kto będzie odsłuchiwał, może być taka sytuacja, że właśnie rodzice zrobili wszystko, a jednak stało się inaczej. Więc niekoniecznie trzeba zawsze siebie winić. I po trzecie jest bardzo podobne do tego, co było w drugim punkcie. Zabrzmi to może dziwnie, ale zaraz się będę tłumaczył. Nie jesteśmy odpowiedzialni, jeszcze raz mówię, nie jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. Absurdalnie to trochę brzmi, ale już tłumaczę. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ich ostateczne wybory. Jesteśmy odpowiedzialni, w pełni jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych dzieci, czy przed naszymi dziećmi. Jesteśmy odpowiedzialni też przed Bogiem, by je po pierwsze kochać, by je wychowywać, by wskazywać im na Boga, by przyprowadzać ich do Boga. Jesteśmy odpowiedzialni, by w sposób właściwy się do nich odnosić, by się o nie troszczyć, by nasycać ich Bożym Słowem wciąż i tak dalej, i tak dalej. Za to jesteśmy absolutnie odpowiedzialni, ale nie możemy być odpowiedzialni za to, co one z tym zrobią. Nie możemy być odpowiedzialni za efekt końcowy. Moi drodzy, znów przypominam, że my mamy zrobić wszystko, co możliwe, a Bóg zrobi resztę. Słuchajcie, gdyby mi została jeszcze minuta, ale dzięki Bogu mam czasu trochę jeszcze, ale gdyby mi została minuta i miałbym podsumować to jednym zdaniem, to posłuchajcie, powiedziałbym takie kluczowe zdanie i chciałbym, żeby nam zapadło w pamięć. Zasady bez więzi osobowych prowadzą do buntu. Jeszcze raz. Zasady bez relacji doprowadzą dziecko do buntu. Z przerażeniem wam powiem, że mam wiele rówieśników, których gdzieś tam pamiętam jeszcze ze szkółki albo z innych zborów. Kiedy w tamtym etapie ta rodzina była wzorem karności, posłuszeństwa, chodziło jak w zegarku wszystko. Ale dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj nawet rodziców nie chcą znać. Zasady bez relacji doprowadzą do buntu. Moi drodzy, w każdej rodzinie, wcześniej czy później, dojdzie do przesilenia między rodzicami a dziećmi. Ono może być delikatne, może być gwałtowne, bardzo różne, ale chyba nie ma domu, gdzie by nie było tak zwanej próby sił. I powiem wam tak, tam, gdzie nie było relacji, gdzie były tylko zasady, to się sypnie, to się rozpadnie, wcześniej czy później. Ale tam, gdzie nas łączyły relacje i więzi, to wszystko przetrwamy. Kochani, powiem jeszcze jedno mocne zdanie. I myślę, że niestety jest prawdziwe, więc słuchajmy się. Kochani, jeśli dzisiaj twoje dziecko, a bardziej może nastolatek, słucha cię tylko dlatego, że jesteś ojcem. Słucha cię dlatego, że taka jest twoja pozycja, nie tylko ojcem, ogólnie rodzicem. Słucha cię dlatego, że jesteś rodzicem, taka jest twoja pozycja autorytetu i pozycji w domu. A nie dlatego, że robi to, bo cię kocha. To już jest bardzo źle. Jeśli dzisiaj musisz się odwoływać do swojej pozycji rodzica, żeby coś wyegzekwować, a nie zamierzasz tego zmienić, to powiem, już przegrałeś swój dom. Może mówię trochę ostro, ale czasem warto się obudzić. Moi drodzy, relacje. Relacje to jest coś niesamowitego w domu. Coś, co zapewni nam szczęśliwy dom. Coś, co spowoduje, że dzieci będą chcieć pójść za naszym stylem życia. Coś, co spowoduje, że będą chcieć dokonywać takich wyborów, które my im sugerujemy. Także pozwólcie już teraz na tą część taką, co powiedziałem, może bardziej taką wykładową. Chcę podać kilka myśli, czy kilka rad, czy takich praktycznych myśli, w jaki sposób budować te relacje. Przed momentem powiedziałem, jak one są ogromnie ważne. A teraz chciałbym wskazać, oczywiście nie wszystkie, bo nie jestem w stanie, ale przynajmniej takie, które mi się wydają najbardziej główne, najbardziej ważne, ale też powiem wam te, które po prostu sami gdzieś żeśmy przepracowali. Nie bardzo umiem mówić gdzieś zupełnie teoretycznie, bez podbudowy tego, co sami żeśmy w domu przeżyli. Dzisiaj mam ten komfort, że jedna córka prowadzi zajęcia na lekcji, druga jest na obozie, więc mogę mówić śmiało, nie słyszą mnie. Chociaż gdyby mnie słyszały, nie byłoby żadnego problemu, bo będę mówił przecież prawdę. Punkt jakby, czy pierwszy, ja sobie tak to nazwałem, trochę może dziwnie, ale zaraz to się wszystko wyjaśni. Kochaj ich matkę. To do ojców oczywiście. I rozumiemy, że tutaj chodzi o miłość wzajemną między małżonkami. Słuchajcie, nie da się stworzyć szczęśliwego domu, nie da się od dzieci wyegzekwować nie wiem czego, jeśli w małżeństwie nie ma dobrych relacji, bo wszystko działa przez przykład. Bo wszystko działa przez nasze życie, przez przykład. Choćbyśmy byli, nie wiem, ekspertami w dziedzinie wychowania i choćbyśmy naprawdę byli dobrzy w tym, co robimy, to jeżeli nie ma dobrych relacji w małżeństwie, to efektu się nie spodziewajmy. I tak prawdę mówiąc, nie myślałem w ogóle w ten temat wchodzić, bo inne są przed nami. Chcę mówić o relacjach rodziców z dziećmi, ale ostatnio mnie we wtorek w czasie usługi brat Dawid Heczko sprowokował. Mówił na temat miłości i zapowiedział, że pastor w niedzielę pewnie wróci. Więc jak mogę do tego nie wrócić, skoro już zostałem wywołany? Ale postaram się bardzo, bardzo krótko. Tak naprawdę zostałem ujęty tym stwierdzeniem, które brat Dawid mówił we wtorek parokrotnie. Mówił, podkreślał taką myśl. Miłość to rezygnacja z egoizmu. Ale to jest bardzo mocno zakorzenione w Bożym Słowie. List do Koryntian 13:5, ten wspaniały hymn o miłości, tam jeden z akapitów mówi, miłość nie szuka swego. Rezygnacja z egoizmu. Inaczej mówiąc, miłość nie udowadnia swoich racji. Ale musimy być w tym mądrzy. Wiecie, słuchajcie, nie chodzi o to, że mamy swoje racje, swoje ambicje, swoje przekonania, mówię tutaj do mężów, schować i wyzbyć się ich. Tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby tego nie udowadniać kosztem tej drugiej osoby. Nie wyegzekwowywać ich kosztem mojej żony. Także i odwrotnie. Wiecie, bo gdyby chodziło o to, że mamy ich schować i się nie odzywać, to za chwilkę, nie wiem, pantoflarzami byśmy musieli być. A żony, gdyby to ich dotyczyło, no to też bardzo ciężko by musiało się żyć. Ale tu jest kwestia tego, że nie możemy tego egzekwować kosztem drugiej osoby, zwłaszcza w czasie kłótni, zwłaszcza w czasie napięcia. Ale konieczna jest komunikacja. Moi drodzy, komunikacja w małżeństwie, no to praktycznie odrębny temat na inne spotkanie. Ale to jest coś niesamowitego. Ja tutaj nie mówię o komunikacji w sferze faktów. Trzeba zrobić to, tamto. Pogadać o finansach, pogadać o kredytach, pogadać o tym. to jest nic. To jest stosunkowo najłatwiej. Ale to nic w zasadzie tak naprawdę nie wnosi. Ja mówię o rozmowie, o emocjach. Ja mówię o tym, co czujemy, a to jest czasem bardzo trudne. Na tyle trudne, że wielu się zamyka i o tym nie mówi. A tak naprawdę to dopiero, kiedy się otwieramy, to dopiero prowadzi do prawdziwie pięknych relacji. Wybaczcie, że chociaż to jest mój ulubiony temat, ale muszę iść dalej, więc nie będę tego kontynuował. Powiem tylko tak, to też mówię z doświadczenia. Kiedy byliśmy młodym małżeństwem, tośmy czasem przegadali, nie wiem, mnóstwo godzin. Czasem do późnych godzin nocnych, czasem i dłużej. I to wcale nie o faktach, tylko właśnie o tym, co jest gdzieś na dnie serca. Ale to dopiero powoduje, że się zbliżamy. Ale okej, chcę iść dalej. Jeszcze jedna myśl a propos małżeństwa. Słuchajcie, żeby nasze domy były szczęśliwe, to w małżeństwach musi być zachowany Boży porządek. I króciusieńko, o czym ja mówię. Boży porządek to jest to, że mąż jest głową rodziny. Już mówię ogólnie. Że mąż jest głową rodziny. Mąż jest odpowiedzialny. Ojciec, mąż jest odpowiedzialny za rodzinę przed Bogiem. I tu dopiero otwarłem worek problemów, co? Dlatego, że wiele nas, mężczyzn, przed tym ucieka. Dlatego, że wiele z nas ucieka od tego mentalnie. W swoje obowiązki, swoją pracę, swoje hobby, cokolwiek. A niektórzy nawet za granicę. Ale już ten wątek to już pozostawiam. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach przymusowych, koniecznych, ale ja mówię o wyborach, kiedy najłatwiej przesłać pieniążki żonie tutaj na miejscu. Ale to pozostawiam. Ale moi drodzy, jest też tak, co znowu jest trudniejsze. Kiedy dany mąż myśli, że jest wszystko okej. Kiedy wydaje mu się, że jest głową rodziny jak najbardziej. Słuchajcie, żeby być głową domu, głową rodziny, to znowu są dwie płaszczyzny. Duchowa, może ta najważniejsza. Ale powiem wam, jeśli zawalamy w codzienności, to nikt naszych wzniosłych słów nie będzie chciał słuchać. Jeżeli zawalamy w naszej codzienności, to i tak wszystko straci sens. O czym ja mówię? Słuchajcie, jeśli moja, twoja żona ma poczucie, że cały dom jest na jej głowie, na jej odpowiedzialności, to nie jesteśmy głową domu. Jeżeli ona, ja nie mówię teraz o podziale obowiązków, bo to wszędzie wygląda inaczej. Ja mówię o poczuciu odpowiedzialności, że jest wszystko na mojej głowie, że ja tu o wszystkim muszę myśleć, że ja tu muszę czuwać nad wszystkim. Żeby było to prościej, no to podpowiem. Kiedy żona czuje odpowiedzialność za wychowanie dzieci, za pomoc w im odrabianiu lekcji, za trudne czasem rozmowy z dziećmi, im starsze, tym trudniejsze. A mówiąc jeszcze tak celniej, to kiedy żona czuje odpowiedzialność za taką zupełną, szarą codzienność, za prace domowe, za prace ogrodowe, za utrzymanie auta, za decyzje finansowe, za decyzję nawet do kogo w niedzielę pojedziemy. Mam dalej wymieniać? Czy wystarczy już nam? Moi drodzy, tego my musimy się uczyć. Wiecie, czemu tak mówię szczerze i otwarcie? Bo może oprócz tych pierwszych 3 myśli o dzieciach, to była lista moich grzechów. Dlatego tak mówię otwarcie o tym. Na początku naszego małżeństwa, mówię, pomijam tutaj kwestię dzieci, bo ich jeszcze wtedy nie było na świecie, albo potem już się gdzieś tam pojawiały, to właśnie z tym miałem największy problem. Z takimi codziennymi rzeczami, domowymi, z tymi duchowymi było mi łatwiej. Moi drodzy, tak naprawdę żona wcale nie czuła, że ja tu jestem głową. W ogóle. Ale ja jestem Bogu wdzięczny za nią. Ona mi nigdy tego nie powiedziała wprost. Nigdy. Nigdy nie powiedziała mi, nie jesteś głową. Nigdy mi nie powiedziała, że zawalam. Nie wiem jak. To musicie chyba jej zapytać. Sposób jakiś genialnie mądry, gdzieś Bóg jej dał tą myśl. Ja nawet nie wiedziałem kiedy. Powolutku, powolutku, powolutku w to wchodziłem. Ona gdzieś mnie inspirowała, zachęcała. Ja tego nawet nie zauważałem tak naprawdę. Dopiero perspektywa czasu. Kiedy po latach spojrzałem, to byłem przerażony, gdzie ja byłem na początku. Gdzie ja już byłem w miejscu, gdzie mam być. Dlaczego tam mówię? Żony, kochane, siostry, nigdy, nigdy nie zgódźcie się na to, aby przejąć rolę męża w domu. Będziecie nieszczęśliwe. Wasze małżeństwo nigdy nie będzie szczęśliwe, jeżeli wejdziecie w rolę męża. Jeżeli przejmujecie jego odpowiedzialność. Wiecie, tak to czasem jest, że to może najprościej. No skoro on zawala, no to trzeba, no to zrobię. No to ja podejmuję decyzję, bo będzie prędzej. Ale to jest wielki błąd. Tego się trzeba uczyć, więc radzę wam, róbmy to. Idę już dalej. Teraz już faktycznie przechodzimy do tych myśli rodzice, dzieci. Aby stworzyć prawdziwe, Boże, cudowne relacje między dziećmi i rodzicami, to pierwszą taką myślą, którą chcę zaakcentować, oprócz tej, że ma być dobre relacje małżeńskie, to była jakby pierwsza myśl, a druga to słuchajcie, dziecko musi się czuć w pełni akceptowane, w pełni, takie jakie jest, takie jakie jest. Moi drodzy, mam wrażenie, że czasem dzieci czują się jakby grały w jakimś, nie wiem, sztuce czy przedstawieniu. Dlaczego? Bo nie są sobą. Bo muszą udawać. Bo muszą coś projektować. Dlatego, żeby być doceniony, być zaakceptowany. Wydaje się im, że funkcjonują w takim świecie, że im mam lepsze wyniki w nauce, tym bardziej rodzice mnie kochają. Im mam lepsze osiągnięcia w dziedzinie jakiejś, załóżmy sportu jakiegoś, to tym bardziej ojciec mnie zauważy. Ogólnie mówiąc, im mam mniej kłopotów, tym lepiej, bo rodzice bardziej mnie docenią. Moi drodzy, to jest koszmarny błąd. Jeżeli dziecko to łączy, jeżeli dziecko łączy swój wysiłek, swoje postępowanie, złe lub dobre, obojętne, z naszą reakcją, z naszą akceptacją go. Moi drodzy, dziecko nie tylko powinno być pewne akceptacji, ono to powinno słyszeć. Ono to powinno słyszeć. Powiem, znowu odwołam się do swojego przykładu. Wiecie, kiedy nasze dzieci wracały ze szkoły, załóżmy z piątką, dumne, zawsze wtedy ich chwaliliśmy. Pięknie, super, że masz piątkę, to ci pomoże w dalszej nauce, ale zaraz było zdanie następne. Wiedz, że choćbyś przyniósł dwoje, to się nic nie zmieni. Wiedz, że choćbyś przyniósł dwoje za dwoją, to się nic nie zmieni. I one to słyszały cały czas. I miały wielką swobodę w tym, że jeżeli się coś przytrafiło, to nie miały żadnego problemu pokazać, co tam jest. Myśmy śledzili ich oceny. To nie tak, że róbca, co, chce. Nie, nie, nie. Ale rozumiecie tą akceptację. To akceptacje, nie mogły czuć się uzależnione, że muszą się sprężyć, bo wtedy dopiero zostaną docenione. Moi drodzy, to jest coś chyba fundamentalnego w rodzinie. To tak naprawdę otwiera dziecko na relacje. To tak naprawdę dziecko otwiera nawet potem na korektę. Tak więc, moi drodzy, pilnujmy tego. Aby dzieci nie czuły się, że są uzależnione od swojego postępowania, ale że są bezwarunkowo kochane, że są bezwarunkowo akceptowane. Jedyny fakt, że są akceptowane, to to, że są dziećmi. Koniec, kropka. Nic nie może mieć już na to wpływu. O tym nawet mówi Biblia. Rzymian, 15 rozdział, mówi tak. Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was. A inne tłumaczenie mówi tak. Akceptujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas. To również dotyczy naszych dzieci. To również dotyczy naszych dzieci. Wiecie, gdyby tak Jezus w stosunku do nas zastosował te metody, co my często stosujemy, to nas już dawno nie ma. Gdyby On miał uzależniać swoją miłość i akceptację względem nas przez to, co my zrobimy. Rozumiemy? Jezus bezwarunkowo nas akceptuje, przyjmuje. I Biblia mówi, wy między sobą macie robić tak samo. Tutaj dołożę jeszcze jedną myśl. Akceptacja, ale równa do każdego dziecka. Równe traktowanie każdego dziecka. To jest niezwykle ważne i wcale nie tak łatwe. Wiecie dlaczego nie tak łatwe? Bo trzeba mieć ogromne wyczucie, bo dziecko każde jest inne. Wiecie, gdyby, nie wiem, jaki tu przykład zastosować, ale miał jakieś dwa przepisy. Mówię o przepisach kulinarnych. I dam równo po szklance cukru tu i tu. Jedno ciasto może być dobre, drugie złe. Dlaczego? Bo każdy potrzebuje inaczej. I mówię tutaj nie o jakichś faktach, bo to one są oczywiste. Gdzieś tam wiadomo, pewne rzeczy muszą być równe. Ale mówię tutaj o czymś takim delikatnym. O ich emocjach. Czasem jedno dziecko potrzebuje, żeby z nim gadać godzinami, a drugie tego w ogóle nie chce. Trzeba to wyczuć. Trzeba być w tym mądrym. I znowu tutaj mówię z doświadczenia. Musieliśmy to odkrywać. I powiem szczerze, moja żona była tutaj mi ogromną pomocą. Ja co chwilkę robiłem jakiś błąd. Bo nie zauważałem tego, czego oni tak naprawdę pragną. A nie mówiąc już o tym, jeżeli byśmy dziecko w sferze faktów nie traktowali równo. No to już w ogóle. Słuchajcie, mamy biblijny przykład. Rodzina patriarchów, gdzie dziećmi byli Jakub i Ezaw. Piękna rodzina, ale koszmarne relacje. Ojciec kochał jednego bardziej, matka kochała drugiego i wiemy, jak to się fatalnie wszystko potoczyło. Uważajmy na to. Akceptacja, ale równa dla każdego. Dobrze, idźmy dalej. Kolejna myśl to jest docenianie dziecka. Jeśli akceptacja bezwarunkowa wspierała jego poczucie bezpieczeństwa, tak docenianie wspiera jego poczucie wartości. Poczucie wartości. Wiecie, ile dzieci żyje z kompleksami? To jest przerażające. Kiedy jeszcze uczyłem szkółkę i zdarzało mi się... Czasem udawało mi się na jakieś szczere rozmowy, to byłem przerażony. Ile dzieci żyje z kompleksami, a najczęściej tu jest źródło. Niedowartościowani, niedocenieni przez rodziców, zwłaszcza ojca. Moi drodzy, to jest już gdzieś w psychice dziecka, że jak coś zrobi, coś może ekstra, to chce, by to było zauważone. I koszmarnym błędem jest to, jeżeli my nie zauważamy rzeczy dobrych, ale bardzo łatwo wychwytujemy wszystko złe. Bardzo łatwo zauważamy to, co jest złe. Jego aroganckie odniesienie, tamto, siamto, coś nie zrobił, tu nie był posłuszny. To wychwytujemy natychmiast. Ale to, co zrobili dobrze, to już nie tak łatwo. I tutaj ich dobijamy. Słuchajcie, ja nie mówię, że mamy ich nie korygować. Musimy, bo wyrosną na nie wiadomo kogo. Ale wiecie, kiedy mamy przyzwolenie do korekty, znaczy przyzwolenie to mamy zawsze. Ale wiecie, kiedy ona jest skuteczna? Jeżeli korygujemy w atmosferze doceniania. Nawet kiedyś gdzieś słyszałem, nie wiem, nie pamiętam nawet gdzie, taką proporcję 1:7. Czyli 1 uwaga na 7 docenień. Nie wiem, w życiu tego nigdy u siebie nie liczyłem. To po prostu spontanicznie. Ale moi drodzy, to jest bardzo ważne. My musimy pilnować tego, aby nasze dzieci zachęcać. Aby nasze dzieci czuły, że to, co one robią, ma sens, ma wartość. I my to powinniśmy im komunikować. Pomyśl sobie tak przez moment. takie zadaj sobie pytanie. Gdyby na przykład twoja żona powiedziała do dziecka twojego, słuchaj, tata się chce z tobą spotkać. Jak myślisz, co się w tym momencie w dziecku zapaliło? Co znowu zawaliłem? To pomyśli? No to jeżeli to pomyśli, to kiepsko. Powinno pomyśleć inaczej. Super, będę miał fajny czas z tatą. Ciekawe, jaki pomysł mu wpadł do głowy. Może fajnie spędzimy czas. To jest propozycja oczywiście. To jakkolwiek to możemy inaczej interpretować. Ale ja mówię o ten pierwszy moment, co dziecko pomyśli, kiedy usłyszy, że ma się z tatą spotkać. Czy to będzie przyjemny sygnał, czy negatywny? Myślę, że to jest istotne. Kochani, te dwie rzeczy, o których tu mówiłem, musi być w nich zachowana równowaga. Równowaga między bezwarunkową akceptacją i tym docenianiem. Słuchajcie, bo jeżeli brakuje akceptacji, a przesadzimy w docenianiu, to wiecie co? To dziecko będzie udawać. To dziecko będzie nad wyraz się starać. Ono nie będzie sobą. Ono będzie projektować coś, co w ogóle nie jest w jego wnętrzu. Po to tylko, żeby zyskać tą akceptację. Ale też i odwrotnie. Jeżeli przesadzimy z tą bezwarunkową akceptacją, a nie będzie korygowania w otoczce, cały czas to mówię, w otoczce doceniania, no to wszystko mi wolno. Więc tak źle i tak niedobrze. Musimy iść tym środkiem. Musimy w tym zachować równowagę. Kolejna myśl, z którą powiem wam szczerze, mam największy problem. Miałem i mam. Dostępność. Czas. I tu jest problem dla większości z nas. Dostępność. Czas dla dziecka. Moi drodzy, jak często nasze dzieci słyszą takie słowa. Nie teraz. Jestem zajęty. Jestem zmęczony. Później. Za każdym razem, kiedy one to słyszą, to ich ranimy. To ich tak naprawdę ranimy. Wiecie, jaki one otrzymują sygnał? Nie jestem ważny. Mój problem nie jest ważny. A bądźmy przez moment szczerzy, tak naprawdę szczerzy do bólu. Jeżeli jesteś zajęty czymś, jeżeli skupiasz się na czymś, a mały przychodzi do ciebie i ma poważną sprawę dla ciebie, to ta jego poważna sprawa jest dla ciebie wtedy tak bardzo ważna. Co ważniejsze jest? Dokończyć to, co robisz, czy zająć się tym, co on chce? Ale musimy wiedzieć, że dla niego to w tym momencie był cały świat. Dla niego to było wszystko. To było najważniejsze. Czuje się odtrącony raz po raz. A dzieci to doskonale wyczuwają. Podam przykład. Jeżeli jesteś zatrudniony gdzieś w pracy i wydarzyła się jakaś nadzwyczajna rzecz w pracy, coś, co wymaga natychmiastowego spotkania z przełożonym, z szefem, z prezesem. Idziesz szybko do sekretariatu, prosisz o rozmowę z szefem i zderzasz się z murem. Nie ma szans. Najbliższy termin wolny za tydzień. Tłumaczysz, że jak to ważne, jak to pilne, nie ma szans. Nawet sekretarka zadzwoni do prezesa, ale usłyszysz to samo. Nie ma czasu. Jak się czujesz? No tak. Jestem tylko robotnikiem tam z dołu na taśmie. Gdybym tak był, nie wiem, szefem, menadżerem, no to na pewno by znalazł czas. Albo gdybym był prezesem sąsiadującej firmy, na pewno by znalazł czas. Ale że jestem tylko robolem, to co? Za tydzień. Słuchajcie, tu jest ta myśl. Brak czasu to jest przesłanie. Mój świat, mój problem nie jest ważny. Moi drodzy, powiem taką znowu, wydaje się mi, ważną, cenną myśl. Czas. Zawsze będziemy zajęci. Zawsze będziemy mieli mnóstwo obowiązków. Zawsze będziemy mieli mnóstwo spotkań. Zawsze będziemy mieli mnóstwo jakiejś pilnej pracy. Ale słuchajcie, nie zawsze twoje dziecko będzie miało 2 lata. Nie zawsze twoje dziecko będzie miało 5, 10, 15 lat. Czas leci. A potem będziemy żałować. Tak, nie wiem, po 50 to będziemy chcieć, żeby dzieci z nami rozmawiały, żeby dzieci miały dla nas czas. Ale jeśli my teraz nie zadbamy o to, to nie łudźmy się. Tego się już nie odwróci. Tak więc pamiętajmy, kolejną rzeczą to jest nasza dostępność. Kolejną, jeszcze mam tylko dwie, więc dążymy spokojnie. To jest coś, co akurat dla mnie nie było wielkim problemem, ale może dla kogoś być większym. To jest wyrażanie uczuć. Wyrażanie uczuć w stosunku do dziecka. Wiecie, dziecko nie tylko musi domyślać się, że go na pewno kochasz, bo jakże inaczej, ale ono musi to czuć. Ono to musi słyszeć. Ono to musi nie tylko usłyszeć, ale musi to być komunikowane w sposób też niewerbalny. W sposób właściwy, właściwą formą dla danego domu. Dla kogoś to będzie przytulenie, dla kogoś to będzie położenie ręki na ramieniu, jakkolwiek. Moi drodzy, i powiem tak, że w naszym domu od maleńkości naszych dziewczyn, ja nie liczę tego nigdy, ale w ciągu jednego dnia przynajmniej kilkanaście razy usłyszy, że ją kocham. I to, powiem wam, procentuje. Teraz ja to słyszę od nich. Warto, naprawdę. Dziecko musi nie tylko się domyślać tego, ono to musi wiedzieć, ono to musi czuć, że jest kochane bezwarunkowo. I to jest związek ma z tym pierwszym punktem. Moi drodzy, ono musi wiedzieć, że jest kochane bezwarunkowo. Że jeżeli coś złego zrobi, to nasza miłość do niego się nie zmieni. Powiem wam tak, że to też daje dziecku, a nawet myślę, że to działa i w małżeństwie tak samo, daje przestrzeń do popełnienia błędu. Nie musi żyć w strachu, że popełni błąd. Bo jeśli tego nie wie, że jest kochane bezwarunkowo, to boi się odrzucenia. To boi się, jak zareagujemy, jeśli coś się wydarzy. Tak więc, moi drodzy, dziecko musi czuć, musi wiedzieć, że jest kochane bezwarunkowo. I jak mówię, to nie może się domyślać, ale musi o tym wiedzieć. Musi to słyszeć. Dam taki przykład. Kiedyś tam wyczytałem, że prezydent George Bush Stanów Zjednoczonych junior, czyli młody, powiedział kiedyś o ojcu tak. Nie pamiętam dnia, by ojciec nie okazywał mi miłości i nie powiedział mi przynajmniej kilka razy kocham cię. To prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush młody. Znaczy młody, no. Jak to mam określić, jak mają to samo imię i nazwisko. Ale wiecie co? Jak to się wróciło? Bo kiedyś znowu widziałem wywiad z prezydentem George'em Bushem, ale seniorem, ojcem. I on był zapytany w tym wywiadzie, jakie jest jego największe osiągnięcie w życiu. A musimy wiedzieć, że to był mąż stanu, prezydent Stanów Zjednoczonych. Na różnych etapach różne funkcje pełnił. Gdzieś tam ambasadorem w Chinach, gdzieś tam jakąś ogromną firmę prowadził. No, jego osiągnięcia przeogromne. A on odpowiedział bez wahania, takie zdanie. Moje dzieci wciąż wracają do domu. Słyszymy to? Moje dzieci wciąż wracają do domu. Chcemy to kiedyś usłyszeć? Chcemy to doświadczać? Żeby nasze dzieci wciąż wracały do domu? Kochani, gwarantuję nam, że nasze dzieci nie będą wracały do domu, w którym są tylko zasady i reguły. Nie będą chciały wracać do domu, w którego wyniosły i zapamiętały tylko reguły, w którym nie były zauważone, docenione, kochane. Nic nie pomoże, choćbyśmy im wystawili piękny dom, choćbyśmy ich obsypali pieniędzmi. To nic nie pomoże. Relacje. Moi drodzy, i ostatnia już rzecz. Aby budować relacje z dzieckiem. Jak zacząć? No właśnie, jak zacząć? Usiądź sobie naprzeciwko. No to teraz pogadamy, co? Porażka. To się nie da tak. No to co? Jak tu zacząć budować naturalnie więź z dzieckiem? Powiem bardzo prosto. Wejdź w jego świat. Zacznij się interesować tym, co jego interesuje. I tu znowu ten przykład, którego już na początku wspomniałem z filmu Odważni. Ten jego ojciec, policjant, nienawidził biegania, a syn kochał. I on się musiał przemóc, kupił sobie buty i zaczął biegać. Robił coś, co nienawidził, ale tam znalazł syna. Tam go odnalazł i tak uzdrowił z nim relację. Moi drodzy, powiem wam znowu coś o sobie. Jak moje dzieci były małe, to domyślacie się, czym się interesowały. Dwie córki. Wcale to nie było takie oczywiste, że mnie też to interesuje. Lalki, ciuszki, domki dla lalek. Całe szczęście, że oni miały dziewczyny w otoczeniu swoim tam kuzynów. No i przez to gdzieś tam te męskie sprawy też do nich przenikały, więc nie było tak źle. Ale powiem wam szczerze, to nie był aż taki wielki dla mnie problem. Zniżyć się do tych lalek, zniżyć się do zabawy, przebieranie w dom i tak dalej. To nie było aż tak wielkie. Nawet to polubiłem. Ale wiecie, była jedna rzecz. Ja nie wiem, siadła mi, zapamiętałem to i podam to jako przykład. Była jakaś bajka, może nie wiem, czy to istnieje jeszcze, czy nie. Może coś poplotę, ale chyba jakaś księżniczka, która miała takie dziwne imię Roszpunka. Nie wiem, kojarzycie? Jest coś takiego? O, kiwacie głową, więc jest coś takiego, okej. Wiecie, i to już mnie przerastało. Tam mnie mdliło nad tym. Nie umiałem przejść przez to. I wiecie, i w pewnym momencie z takim sarkazmem, celowo, przekręciłem jej imię. Nie Roszpunka, tylko Ropuszka. Bo miałem już tego dość. I wiecie co? Co ja zobaczyłem? Wielki ból w ich oczach. Ja nagle zrozumiałem, że to jest cały ich świat. Że jak dorosną, to też się będą z tego śmiać. Ale na tym etapie to był cały ich świat. Ja zrozumiałem, jaki ból im sprawiłem przez mój sarkazm. Przeprosiłem. Tak, czasem tatuś musi umieć przeprosić, oczywiście. Przeprosiłem za swój nietakt. I dalej brnąłem w Roszpunkę. Kochani, śmiejecie się. Ale to jest ważne, bo jeżeli tam nie znajdziesz dziecka w tym, co jego interesuje, to gdzie? Jak chcesz z nim zacząć nawiązywać swoje bliskie relacje? Sztucznie jakoś to się nie da. Więc wejdź w świat dziecka. Wiecie, ogromnym głupotą rodzica jest, jeśli, nie wiem, dziecko lubi grać w kosza, a tata lubi jeździć na rowerze. Ogromną głupotą jest go brać na rower. Nie, trzeba się przemóc i nauczyć się w kosza grać. Bo tam go znajdziesz. Moi drodzy, przypomnijmy sobie kilka tych myśli. Więc po pierwsze, kochaj ich matkę, czyli tu mowa o relacjach w małżeństwie. Później bezwarunkowa akceptacja, która wspiera ich poczucie bezpieczeństwa. Potem docenianie, zauważanie tego, co robią, która wspiera ich poczucie wartości. Mówiłem później o dostępności, o czasie poświęcanym. Potem o wyrażaniu uczuć. W końcu o wkraczaniu w świat dziecka. I raz jeszcze przypomnę. Zasady, reguły bez relacji doprowadzą do buntu. Będą przynosić odwrotny efekt od tego, który byśmy chcieli zaplanować. Moi drodzy, kończąc, chciałbym zaapelować do każdego z nas. Jeśli jesteś świetnym rodzicem, nie jest powiedziane, że nie potrafisz być jeszcze lepszym. Prawda? Zawsze możemy się uczyć. Zawsze możemy się uczyć. Więc jeśli robimy nawet więcej niż to wszystko, co powiedziałem, szukajmy możliwości, aby być jeszcze lepszymi. Szukajmy relacji z żoną i z dziećmi, jeszcze większych. A jeśli odkrywasz jakieś braki, to zacznij od dzisiaj. To zacznij naprawiać od dzisiaj, póki jest nie za późno jeszcze. A powiedziałem, nigdy nie jest za późno. Jeżeli zależy ci na twoim domu, jeżeli zależy ci na tym, żeby twoje dziecko w przyszłości było z tobą razem, żeby było wierzące, żeby poznało Boga, zacznij od dzisiaj. Dbaj o relacje, szukaj ich, żeby się nie okazało, że chciałeś dobrze, a wszystko wyszło inaczej. Modlitwa to jedno. Modlitwa w oparciu o treny to jedno. ale drugie nasze działanie praktyczne. I jeszcze jedna myśl. Bądźmy w tym razem jako małżeństwa. Powiem tak. Generalnie kobiety są ekspertkami od uczuć, od relacji. W przeciwieństwie do nas mężczyzn. Zgadzacie się chyba ze mną. Tak generalnie jest. I powiem, że głupotą byłoby nie posłuchać żony w takich delikatnych sprawach. I znowu tylko nawiasem wspomnę, wiecie, było mnóstwo sytuacji takich, kiedy gdzieś zrobiłem nie do końca mądrze, coś powiedziałem nie do końca mądrze przed dziećmi. Nigdy żona nie podważyła tego w ich obecności. Ani słowem, ani miną, ani gestem, nigdy. Ale wiecie co? Za moment byliśmy w innym pokoju i rozmawialiśmy. I ja jestem Bogu wdzięczny za to, że mogłem posłuchać. Bo okazywało się, że ja po prostu mężczyzną jestem. Nie dostrzegam wszystkich niuansów. Nie dostrzegam wszystkich rzeczy, które dostrzec może tylko kobieta. Warto posłuchać. Mężczyźni, nie bądźmy zbyt dumni, by posłuchać żony. One są naprawdę w tym dobre. Więc ja na tym bardzo dobrze wyszedłem, że posłuchałem. Kochani, kończąc, wybaczcie, że dzisiejsza usługa była zupełnie inna niż wszystkie, ale myślę, że każdy z nas mógł coś wziąć. Pamiętajcie, że nasze szczęśliwe domy, których przecież tak pragniemy, których przecież tak bardzo pragniemy stworzyć, przede wszystkim po to, aby żeby nasze dzieci były z nami w sensie wierzące, ale też w sensie relacji na przyszłość. Bądźmy mądrzy w ich budowaniu. Niech nas Bóg w tym błogosławi. Amen.